Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie. To jest cykl Konspiracja Wyobraźni na portalu Strategy and Future, a ze mną Albert Świdziński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę Państwa, od momentu, kiedy Władimir Putin zaczął grozić użyciem broni nuklearnej, mamy coś w rodzaju festiwalu trochę histerii, trochę niekompetencji, bo z jednej strony widać wyraźnie, że wszyscy stali się specjalistami od broni jądrowej, tak jak swego czasu wszyscy byli specjalistami na przykład od pandemii, a z drugiej strony mamy taki rozdziew między lekceważeniem, czyli mówieniem, a tam ruski straszy, a z drugiej strony uleganiem temu strachowi. Więc powiem, że tak, po pierwsze strach jest złym doradcą, a bandytom chodzi o to, żebyśmy się bali. Po drugie, gdy bandyta grozi, to oczywiście nie należy tego lekceważyć, bo w ogóle bandytów nie należy lekceważyć. A po trzecie, to spróbujemy jakoś sprowadzić tę dyskusję na jakieś takie tory pragmatyczne i po prostu opowiedzieć sobie, na czym te rosyjskie groźby polegają i co w nich tak naprawdę jest groźnego. Może zacznijmy od tego, że strasznie dużo porównań do kryzysu kubańskiego, może również, że przez to, że akurat rocznica minęła. 60 lat od tego wydarzenia, nawet ostatnio prezydent USA wspominał, że świat nie był od tamtego czasu tak bardzo na krawędzi. No właśnie, czy te analogie w jakikolwiek sposób są uzasadnione? Wydaje mi się, że analogia jest o tyle uzasadniona, że strukturalnie, bo bywały sytuacje w historii, kiedy były albo incydenty, albo nieporozumienia pomiędzy mocarstwami nuklearnymi, które mogły doprowadzić do wybuchu wojny jądrowej. Tak było na przykład w 1983 roku podczas ćwiczeń Able Archer i ogólnego napięcia pomiędzy Rosją, pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Ale to wynikało bardziej z przypadku, czy z błędnego odczytania sytuacji. Nie było strukturalnego uzasadnienia dla niepokoju, że tak powiem. Znaczy, oczywiście napięcia pomiędzy tymi dwoma państwami były strukturalne, jasne, ale konkretny zapalnik, czy konkretna niebezpieczna sytuacja była bardziej dziełem przypadku niż czynników strukturalnych. No, teraz jest inaczej. Teraz mamy sytuację, w której istnieje obawa o egzystencjalne interesy państwa posiadającego broń jądrową. I dlatego w tym sensie być może prezydent Biden miał rację, że jest to najbardziej niebezpieczna sytuacja od kryzysu kubańskiego, jeśli chodzi o ryzyko wybuchu wojny jądrowej pomiędzy Stanami a Rosją. Przy czym cały czas moim zdaniem trudno jest znaleźć racjonalne, strategiczne uzasadnienie dla użycia broni jądrowej przez Rosję. To, co może jest warto odnotować, to to, że kiedy prezydent Biden mówił o tych zagrożeniach, to było parę dni temu, zeszły czwartek, z tego co pamiętam. Mówił nawet bardziej niż o Rosji, mówił o kalkulacjach Władimira Putina. To było dość interesujące. Bo mówił o tym, że być może istnieje niebezpieczeństwo użycia, tak parafrazując, być może istnieje ryzyko użycia broni jądrowej, ponieważ Putin musi się obawiać o zachowanie twarzy, o zachowanie swojej pozycji i tak dalej. Nie mówił o tym, że Rosja może być zmuszona po grozie jej egzystencjalne niebezpieczeństwo na przykład. Nie dlatego uzasadniał ryzyko użycia broni jądrowej, tylko właśnie tym, że partykularne interesy czy pozycja Władimira Putina może wymusić na nim, czy jego własna kalkulacja. No i w tym sensie wydaje mi się, że jest pewna różnica pomiędzy tą sytuacją a kryzysem kubańskim, chociaż no, jakkolwiek niemiło by to nie zabrzmiało, to w pewnym sensie są analogie, bo wiadomo, że w kryzysie kubańskim chodziło przede wszystkim o to, że Związek Radziecki groził rozmieszczeniem, czy rozmieścił nawet rakiety balistyczne średniego zasięgu na Kubie. Ale chodzi o układ, w którym przy samych granicach jednego z mocarstw nuklearnych toczy się rywalizacja. W państwie trzecim położonym przy samej granicy, czy tuż obok jednego z państw nuklearnych, toczy się rywalizacja geopolityczna. I w takich sytuacjach, pomijając przypadkowe ryzyko przypadkowej eskalacji, zawsze pojawia się też, jeśli chodzi o taki matematyczny model,
zawsze pojawia się asymetria stawki pomiędzy tymi dwoma państwami, tak? Która jest na korzyść tego państwa, któremu bardziej zależy. W przypadku kryzysu kubańskiego Stany uznały to za egzystencjalne zagrożenie, czy zupełnie uzasadnione, czy nie, to osobna kwestia, ale uznały to za egzystencjalne zagrożenie. Stawka była też dla nich wyższa, więc były gotowe pójść bardzo daleko. No i istnieje obawa, że w przypadku Rosji vis-à-vis Ukrainy może się pojawić ta sama kalkulacja, przynajmniej, że ryzyko że zachodzi możliwość uznania przez Stany Zjednoczone, że ryzyko jest zbyt duże w pewnym momencie. Tak, chciałbym, żebyśmy sobie tak wyliczyli, jakie mogą być rodzaje tego użycia broni jądrowej przez Rosjan hipotetycznego, co oni właściwie mogą zrobić. No bo rozumiem, że tak, po pierwsze mogą po prostu straszyć i liczyć na to, że Zachód jednak się przestraszy i wycofa ze wspierania Ukrainy. Po drugie mogą uderzyć na jakieś cele wojskowe na terenie Ukrainy. Wielokrotnie powtarzano, że to sami Ukraińcy zresztą też o tym mówili, że rozproszony charakter tej wojny spowoduje, że samo takie uderzenie gdzieś jeszcze nie musi doprowadzić do końca wojny. No i mogą oczywiście próbować wywołać jakiś Armagedon, nie wiem, uderzyć na Kijów, na największe ukraińskie miasta, chcieć zlikwidowania w ogóle ukraińskiej woli obrony i ukraińskiego kierownictwa. No tylko, że tego typu Armagedon, nawet ograniczony do jednego kraju, miałby swoje konsekwencje. Zazwyczaj z groźbami, w ogóle państw, militarized compelling threats, to się nazywa po angielsku i będą mnie bardzo krytykować, jestem pewien, widzowie w komentarzach. To są zmilitaryzowane groźby wymuszające, powiedzmy tak by to przetłumaczyć. One zazwyczaj nie są skuteczne. Nawet nie są skuteczne nawet wtedy, kiedy grozi państwo jądrowe, a adresatem jest państwo niedysponujące bronią jądrową i nawet słabsze konwencjonalnie. Zazwyczaj same te groźby nie są wystarczające do wymuszenia ustępstw. Więc no, pytanie brzmi, komu tak naprawdę grożą Rosjanie, tak? Czy są to groźby skierowane do Kijowa? Wydaje się, że szansa na powodzenie tych groźb, czy na to, żeby te groźby odniosły skutek, a Ukraina wyraziła gotowość do terminacji konfliktu, do zakończenia konfliktu na takich warunkach, jakie odpowiadają Rosji, są niewielkie. I to widzieliśmy, znaczy przykład tego mieliśmy w pierwszych dniach wojny, kiedy po tym, jak Rosja podniosła stopień gotowości swoich sił jądrowych, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba stwierdził, że to byłaby tragedia, gdyby Rosjanie użyli broni jądrowej, ale nie wymusi to zaprzestania na Ukrainie walki. Więc bardziej racjonalne ze strony Rosji byłoby, gdyby te groźby, znaczy wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest, że groźby te są skierowane wobec Zachodu właśnie po to, żeby ograniczyć, żeby ten zdecydował się, widząc niebezpieczeństwo eskalacji do poziomu nuklearnego, zdecydował się ograniczyć wspieranie Ukrainy. W przypadku użycia, to o czym pan mówił, panie redaktorze, wcześniej, w przypadku użycia broni jądrowej, w jakim celu mieliby użyć, tak? I ta analogia z groźbami również w pewien sposób jest aktualna, bo powstaje pytanie, czy chcieliby użyć tego, żeby zademonstrować determinację i gotowość do dalszej eskalacji? I wtedy ta demonstracja, próba odstraszenia byłaby skierowana wobec Zachodu? Czy próbowaliby wymusić na Ukraińcach zakończenie konfliktu? I po raz kolejny, jeżeli chcieliby odstraszyć Zachód, znaczy, pomijając, że byłoby to zachowanie bardzo kontrproduktywne, jak sądzę teraz dla Rosji, w tym momencie, chociaż trudno jest, nie widać sposobu na zakończenie tego konfliktu. Tak? Nie widać sposobu, jak można go zakończyć. To może być duży problem i to może być problem dla Amerykanów z zarządzaniem dynamiką eskalacji tego konfliktu. Tak? Mogą i rozumiem, że mogą się obawiać, tak? I będą się obawiać coraz bardziej. Wracając do nuków. Jeżeli Rosjanie chcieliby zademonstrować swoją determinację, no to mogliby albo przeprowadzić zupełnie, znaczy tak jak mówiłem, przeprowadzić demonstracyjne działania, takie jak test jądrowy, czy parowanie głowic nuklearnych, niestrategicznych ze środkami przenoszenia. One zasadniczo nie są ze sobą sparowane. Niestrategiczne głowice jądrowe znajdują się w kilkunastu, 22, coś takiego, centralnych magazynach, z których mogą być wzięte, czy wzięte i przeniesione na teren tych jednostek, które miałyby zająć się sparowaniem ich z głowic ze środkami przenoszenia i wykorzystania.
To jest niebezpieczne swoją drogą, dlatego że sam fakt, że Rosjanie, to mówię hipotetycznie, było parę dni temu było dość dużo dyskusji na temat tego nuklearnego i atomowego pociągu Rosji, który pojawił się nagle, zidentyfikowano go, bo skład kolejowy przewoził, z tego co pamiętam, transportery opancerzone, które były bardzo specyficzne i były raczej używane wyłącznie przez te jednostki, które zajmują się ochroną tych centralnych magazynów. I wydaje mi się, że, znaczy nie wiadomo, czy tak było, być może ten pociąg jechał gdzie indziej w innym celu. Z jakiegoś powodu natomiast te nagrania wyciekły. Ja sądzę, że nie wyciekły przypadkowo, nie pojawiły się w internecie przypadkowo. I wydaje mi się, że głównym jeżeli to było celowe zagranie Rosjan, to głównym powodem nie było zasygnalizowanie gotowości do użycia tej broni natychmiast, czy przeprowadzenie z nią testów, tylko fakt, że Rosjanie gotowi są na pewne zluzowanie kontroli nad bronią jądrową, nad niestrategicznymi głowicami, bo pamiętajmy, że jeżeli one trafiają do tej jednostki, to nie zawsze może się udać utrzymać scentralizowany łańcuch dowodzenia nad nim, tak? Może dojść do przypadkowej, niezamierzonej eskalacji, szczególnie, że nie ma jasnych procedur, z tego co wiem, predelegowania prawa do użycia broni jądrowej dla dowódców w polu, więc to jest sytuacja, w której Rosjanie sygnalizują, że są gotowi na zaakceptowanie pewnego stanu ryzyka, jeśli chodzi o użycie broni jądrowej. No tak, a poza tym tytuły w prasie zachodniej o nuklearnym pociągu dobrze się sprzedają i dobrze się klikają. Tylko że wydaje mi się, że właśnie sprzedawały się z niewłaściwego powodu, bo nie wydaje mi się, żeby to było preludium do celowego użycia. To była sygnalizacja gotowości do odpuszczenia stopnia kontroli nad tą bronią, tak? Niezależnie od tego, czy rzeczywiście tak było, czy nie, czy te głowice się znajdowały na terenie głowy pociągu, czy nie. Raczej chodziło o sygnalizowanie gotowości tego, że Rosjanie akceptują, że niecała kontrola może być w ich rękach nad tą bronią jądrową, w takim zcentralizowanym łańcuchu dowodzenia. Wracając do pytania, po raz kolejny, długa dygresja. Jeżeli, a więc Rosjanie mogliby zrobić właśnie takie rzeczy demonstracyjne, czy sygnalizować swoją determinację. Mogliby przeprowadzić demonstracje, tak jak testy broni jądrowej, uderzenie w wody międzynarodowe gdzieś na Morzu Czarnym albo w niezamieszkałe tereny na Ukrainie. Albo mogliby rzeczywiście użyć jej w formie counterforce, czyli w takim pitewnym, że tak powiem, żeby odnieść jakiś, żeby przyniosło im to korzyść na polu bitwy. No teoretycznie są też inne zastosowania, takie jak wygenerowanie pulsu elektromagnetycznego, tak, który niszczy elektronikę, czy zastosowanie broni jądrowej w celach antydostępowych, żeby uniemożliwić przechodzenie, czy wykorzystywanie jakiegoś fragmentu terytorium ukraińskim siłą zbrojną. Ale te dwa ostatnie militarne wydają mi się mało prawdopodobne. Problem z tym rodzajem użycia broni jądrowej polega na tym, że pytanie brzmi, czy byliby w stanie w ten sposób Rosjanie A odstraszyć skutecznie Zachód i B uniknąć tego, żeby spadło na nich odium państwa, które jako pierwsze użyło broni jądrowej od 1945 roku w toku wojny agresywnej. To mogłoby mieć potężne konsekwencje dla Rosji. Na pewno miałoby To gospodarcze. mogłoby mieć też potężne konsekwencje dla Rosji w tych obszarach świata, które w tej chwili, nawet jeżeli Rosji nie wspierają aktywnie, to na pewno nie są wobec niej nastawione nieżyczliwie, tak? Te wszystkie mniejsze mocarstwa atomowe, które chyba nie za bardzo, wydaje się, mają ochotę w tej chwili uczestniczyć nagle w jakimś Armagedonie. Pamiętajmy też, że na przykład Rosja stała się dla Indii drugim największym dostawcą ropy naftowej. Jeszcze paręnaście miesięcy temu to było zupełnie nieistotne ilości na eksport rosyjskiej ropy do Indii, teraz jest drugim największym, więc Rosja nie jest w stanie izolacji gospodarczej. Jakkolwiek nie chcielibyśmy, żeby tak było, to nie jest w praktyce. Tak naprawdę, to nie wiem, czy wspominaliśmy o tym, ropa rosyjska czy rosyjskie elektrowodory i tak docierają do Europy, tylko okrężną drogą, tak? Są rafinowane w Chinach, jakoś rebrandowane i sprzedawane do Europy. Natomiast gdyby Rosjanie użyli broni jądrowej w tym paradygmacie, to wydaje się, że co najmniej jedną z tych realnych rzeczy, które Stany Zjednoczone mogłyby zrobić, chyba że wybrałyby scenariusz zjazdu z autostrady potem, tak, i postanowiłyby zacząć naciskać na deeskalację konfliktu. Ale jeżeli nie, to Stany Zjednoczone mogłyby i prawdopodobnie nałożyłyby na Rosję bardzo ciężkie sankcje. I zaczęły wywierać duże naciski na te państwa, które się do nich nie stosują, żeby zaczęły. I prawdopodobnie byłyby to naciski skuteczne. Tak? Znaczy, skończyłyby się wyjątki dla, nie wiem, szlifierzy diamentów z Antwerpii i tak dalej. Tak, no i przede wszystkim dla chińskich podmiotów.
kupujących rosyjskie węgle czy hinduskich. Natomiast uderzając w ten sposób, Rosjanie nie mogli, bo być może mogliby nie osiągnąć celu, na którym im zależało, to znaczy wymuszenia, czy terminacji konfliktu. Jeżeli Ukraina byłaby skłonna walczyć dalej, no to mieliby pewien problem Rosjanie, bo wyeskalowaliby do pewnego stopnia, to nie przyniosłoby efektu i pytanie, byłaby ich piłka znowu po ich stronie, tak? Co powinni zrobić dalej? Czy odzyskać dominację eskalacyjną, czyli uderzyć jeszcze raz, czy doprowadzić do eskalacji, ale wtedy w żaden sposób nie rozwiąże to ich problemu, więc to byłaby naprawdę ciężka sytuacja, tak? To niebezpieczna i ciężka dla Jeszcze Rosji. pytanie o postawę Amerykanów, bo tak, jestem w stanie wyobrazić sobie To panie sytuację, redaktorze, że... tylko jeszcze przepraszam, Proszę. przepraszam, że wchodzę w słowo. To jeszcze No dokończę proszę. tylko. Jeżeli natomiast Rosjanie chcieliby wymusić na Ukraińcach terminację konfliktu, to musieliby zrobić to tak, żeby rzeczywiście doprowadzić do złamania ukraińskiego morale całkowicie. Ale do tego mogą nie wystarczyć uderzenia demonstracyjne, tak, na takie, które nie powodują ogromnych strat. Więc być może wtedy Rosjanie musieli, żeby rzeczywiście osiągnąć ten efekt i na samym Kijowie wymusić zgodę na rozpoczęcie rokowań pokojowych, być może musieliby nie tylko wyeliminować kierownictwo polityczne i militarne, ale też uderzyć w miasta, tak? Tak, żeby rzeczywiście rozmiar szkód i terror rosyjskich uderzeń mógł złamać wolę oporu Ukrainy i ukraińskiego społeczeństwa. Tylko, że tu wracamy do problemu odium, tak? Które spadłoby na Rosję. No i jednak chyba przegranego pokoju, nawet jeżeli wygranej wojny. I przegranego pokoju, tak. Pytanie o reakcję Amerykanów, bo tak, jestem w stanie wyobrazić sobie, że ta rosyjska strategia straszenia odgrywa jakąś rolę, na przykład wpływa na wyniki wyborów w niektórych krajach Zachodu. Spokojnie jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację. Nie wchodzimy tu w polską politykę, ale powiem tak, no nie przy obecnym kierownictwie państwa, ale jestem w stanie wyobrazić sobie taką zmianę polityczną w Polsce, że znaleźliby się ludzie, którzy by przed takimi samymi groźbami po prostu chcieli skapitulować. Panie redaktorze, no. Wcale niekoniecznie musieli to by być tacy, którzy uchodzą za najbardziej prorosyjskich. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykę, to tak, no gdyby oni uznali, że dobra, Rosja grozi, strategia wariata, trzeba im ustąpić, to no teraz jest pytanie, co dalej z amerykańską mocarstwowością, bo to byłoby trochę takie, znaczy przegrana na Ukrainie to byłoby takie wycofanie się z Afganistanu do potęgi, nie wiem której, no w każdym razie na tyle mocnej, że cała Azja, cały Bliski Wschód mógłby wyciągnąć z tego wnioski bardzo niedobre dla amerykańskiej mocarstwowości. Pytanie, czy oni mogą rzeczywiście takie coś rozważać w ogóle? To jest strasznie trudne pytanie, bo rzeczywiście, znaczy pamiętajmy po pierwsze, że Ukraina jest quasi sojusznikiem Stanów No nie, ale Zjednoczonych. nie, spokojnie. To nam się wydaje, że jest kwasim sojusznikiem. Gdzieś tam z perspektywy Azji wszyscy wiedzą, że to jest kraj, który jest, no nie wiem, czy amerykańskim wasalem, ale na pewno Ameryce w tej chwili podlega. Nie ignorowałbym tego mimo wszystko, bo formalno-prawnie to ani memorandum budapesztańskie nie wiąże Ameryki obowiązkiem obrony Ja tu taki Ukrainy. podam słowa, które powiedział mi mój szanowny kolega Paweł Rakowski, jak wojna się zaczęła, tam wtedy były jakieś historie z nieodbieraniem telefonu od Bidena przez następcę tronu w Arabii Saudyjskiej i takie zdanie, które sobie zapisałem, bo mi się spodobało, jak Amerykanie pozwolą upaść Ukrainie, to nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale nigdzie w Azji czy na Bliskim Wschodzie nikt nie będzie chciał odbierać amerykańskich telefonów, bo nie będzie po co. Wielokrotnie tak mówiono. Mówiono też tak w momencie, znaczy no, Afganistan upadł, a jednak telefony są odbierane od Stanów No tak, ale teraz Zjednoczonych. mamy wojnę. Wietnam upadł Tak, mówiliśmy i na również to się kiedyś nie o Wietnamie. rozpadło. Nadal uważam, że sytuacja się zmieniła. Ta wojna jest również wojną o mocarstwowy status Ameryki. No, do pewnego stopnia na pewno. Pytanie, w którym momencie koszt kontynuowania tej wojny byłby zbyt wysoki. No, stąd właśnie moje pytanie. Czy wyobrażamy sobie sytuację, kiedy Amerykanie ulegają Przede wszystkim samemu Amerykanie nie straszakowi? mają teorii zwycięstwa, nie ma dobrego sposobu na terminację tego konfliktu. I po raz kolejny tu widać asymetrię stawki pomiędzy Ukraińcami i Stanami, ale też Ukraińcami a nami. My jesteśmy gotowi na dużo większe ryzyko, chociaż wracając do zagajenia pana redaktora o tym, jakie rządy by były, jakby reagowały w zależności od opcji politycznej, nie jestem pewien, jaki apetyt na kontynuowanie wojny byłby, gdyby Ukraina stała się ofiarą ataku jądrowego w Warszawie. Wcale nie jestem przekonany, czy groza sytuacji też do nas by nie dotarła. Mogę się mylić, ale nie zakładam a priori, że bylibyśmy dalej twardzi i gotowi. Nasze pytanie, jakie mielibyśmy wyjście, ale to jest, no tak jak mówię, no, gdybamy trochę, więc przestajemy
gdybać, mówiąc Więc kolokwialnie. Wróćmy do okej, tej okay, Ameryki. problem. Nie ma dobrego sposobu na zakończenie tego konfliktu na teraz, z wyjątkiem pokonania Rosji. Tylko, że po raz kolejny pokonanie Rosji, nawet przez samą Ukrainę, no pytanie, w którym momencie byłaby przekroczona. Ja to nie chcę brzmieć jak apologeta, patrzę teraz z apologeta Rosji, patrzę z perspektywy Stanów, jak mi się wydaje. W którym momencie mogłaby zostać przekroczona czerwona linia Rosji? Tak? Czy na przykład, czy wejście na Krym byłoby czerwoną linią, do której mogłoby dojść do użycia broni jądrowej przez Rosję. Pamiętajmy, że wydaje mi się, że teraz Rosjanie z szybką aneksją terytorium ukraińskiego i stwierdzeniem, że w obronie mogą użyć broni jądrowej. Wydaje mi się, że to właśnie na tym polegało, na przedstawieniu swojego ewentualnego użycia jako defensywnego. Nie w toku wojny ofensywnej, No, tylko w ale to toku użyją broni. broni jądrowej w momencie, kiedy ukraińskie wojska będą się zbliżać do Chersonia? Nie wydaje mi się, żeby tak zrobili. Wydaje mi się, że starają. Znaczy, problem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta groźba jest słaba. Zarówno jak to, że Władimir Putin mówiąc to powiedział, że to nie jest blef. Co nie jest dobrym sposobem na to przekonanie nieprzekonanych, że mówi na poważnie. I wydaje mi się, że raczej takie frywolne grożenie może mieć poważne konsekwencje, na przykład w momencie, kiedy Ukraińcy. Udałoby im się na przykład zbliżyć do pozycji, w której mogą myśleć o odbiciu Krymu. Bo wtedy fakt nieużycia przez Rosję broni jądrowej wcześniej mógłby sprawiać, że ktoś mógłby pomyśleć, że nie użyją jej również w przypadku ataku na Krym. Kiedy byliśmy w Izraelu, jeden z analityków pracujących tam, bardzo znana postać, może nie będę wymieniał nazwiska, ale on był głęboko zaniepokojony o status Krymu i o możliwość użycia przez Rosję broni jądrowej. Ja nie wiem, teoretycznie cały czas to nie spełnia doktrynalnych wymagań, znaczy egzystencjalnego zagrożenia, ale to nie jest oczywiste, egzystencja, bo taki jest zapis, tak, w rosyjskiej doktrynie. Teoretycznie można bardzo dowolnie zdefiniować egzystencjalne zagrożenie. Wracając do Stanów Zjednoczonych, nie widzę strategii wyjścia z tego konfliktu, terminacji konfliktu przez Stany Zjednoczone, takiej racjonalnej, bo po raz kolejny całkowite pokonanie Rosji, łącznie z odbiciem Krymu, może się wiązać z użyciem broni jądrowej i nawet jeżeli my mamy większą tolerancję ryzyka, to sądzę, że Stany nie. I na razie to, co widać, to gotowość wyrównania eskalacji, tak? Po tym, jak Rosjanie w odpowiedzi na zniszczenie mostu kerczeńskiego przeprowadzili uderzenia na infrastrukturę i obiekty cywilne na Ukrainie, Amerykanie wyrazili gotowość przesłania Ukrainie zaawansowanych systemów obrony powietrznej. To jest w pewien sposób, może nie do końca skuteczne, ale wyrównanie eskalacji. Natomiast wyrównywanie eskalacji jest nie tylko reaktywne, ale też to nie jest strategia, to jest działanie ad hoc. Nie widzę dobrego sposobu w Stanach, żeby doprowadzić do terminacji tego konfliktu, który trwa już 8 miesięcy. I wizja, w której państwo przegrywające na polu, rozpoczynające wojnę agresywną, przegrywające na polu bitwy, zaczyna grozić bronią jądrową i wygrywa dzięki temu, jest skrajnie niesprawiedliwa, ale świat nie jest sprawiedliwy. Świat zdecydowanie nie jest sprawiedliwy. Natomiast pytanie teraz takie jeszcze jedno. Nie wiem, czy mamy tutaj na nie jakąkolwiek odpowiedź, ale czy ten czynnik brany jest w ogóle pod uwagę? Bo wielokrotnie słyszałem takie zdania. Ale nie wiem, na ile one się opierają na jakiejkolwiek znajomości rzeczy, a na ile to jest taka kremlinologia stosowana, do której w Polsce mamy pewną skłonność. Mianowicie, że nawet gdyby Putin chciał użyć tej broni, to jego otoczenie nie będzie razem z nim chciało iść na dno, bo to jest droga w jedną stronę, ale nie wiem, czy to nie jest pocieszanie się. Zależy w jakim momencie, tak? Bo musimy w jakichś ramach zamknąć to. Gdyby teraz chciał użyć broni jądrowej, być może w momencie, gdyby rzeczywiście zachodziło egzystencjalne zagrożenie dla Rosji, jakkolwiek by go nie definiować, ale na przykład w momencie odbicia Krymu, być może cała reszta rosyjskiego aparatu państwowego byłaby skłonna przychylić się do tej propozycji. Gdyby Putin chciał ratować swoją pozycję teraz, z jakiegoś powodu, albo użyć tej broni w sposób nieracjonalny, i wydaje mi się, że użycie jej teraz byłoby nieracjonalne. To być może tak, być może ktoś przypomniałby sobie, że ma pistolet, ale to jest, wie pan, to co ja mogę powiedzieć, tak? Może tak by było, może nie. Wydaje mi się, że fakt, że byłoby to nieracjonalne działanie, uprawdopodobniałby sytuację, w której ktoś go odpali. Tak mam Na powiedzieć. razie, mimo oczywiście bardzo efektownego ataku na most
odbiciu Krymu nie ma mowy, natomiast no, być może przy dalszych dostawach o odbiciu części tych zajętych terytorium przez Rosjan jest mowa. I teraz pytanie, znaczy groźba użycia broni jądrowej w wypadku Krymu to tak naprawdę jest już groźba w momencie porażki, bo gdyby doszło do takiej sytuacji, że Rosja straciłaby inne zajęte terytoria i już musiałaby tylko i wyłącznie obawiać się o ewentualne ukraińskie uderzenie na Krym. Ukraińcy oczywiście się odgrażają, że tam w którymś miesiącu 2023 roku będą ten Krym wyzwalać, ale umówmy się, że to jest na razie element ich zresztą bardzo dobrze prowadzonej Dobry. propagandy wojennej. Natomiast no tak czy inaczej, tego typu groźba to byłaby już groźba może nie w momencie egzystencjalnego zagrożenia, ale w momencie porażki, tak? Rosja sprowadzona do obrońcy Krymu to jest Rosja, która by tę wojnę przegrała, bo przecież zaczęła ją mając Krym. No pytanie też, jaka jest, będzie dalsza dynamika tych gróźb? Czy to, że Rosjanie powtarzają, zabierze im taki punching power, że tak powiem? Czy jednak fakt, że cały czas komplikuje się sytuacja, że ta wojna trwa i nie widać zakończenia go, będzie sprawi, że nie stracą na wiarygodności te groźby, tak? Bo to nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone czy o Polskę, chodzi też o państwa Europy Zachodniej. A do tego dochodzi, ale po raz kolejny to jest argument przeciwko narracji, że Rosjanie mieliby użyć broni jądrowej nieuchronnie i niedługo. Będziemy mieli do czynienia nie tylko z ciężką zimą w tym roku, ale z serią ciężkich zim. Premier Belgii mówił o 5 do 10 latach ciężkich. Mamy bardzo trudną sytuację na rynkach finansowych. Mamy sytuację, w której Bank Wielkiej Brytanii Centralny musi codziennie wstrzykiwać 5 miliardów funtów w utrzymanie obligacji na odpowiednim poziomie. Mamy kryzys energetyczny, który też będzie trwał latami, nie tylko w związku z wojną na Ukrainie, jakkolwiek nie byłoby dobrze obwinić całością tej sytuacji Władimira Putina, to byłoby to nieobiektywne, bo chodzi tu też o wieloletnie zbyt niskie inwestycje w paliwa kopalne, tak? Więc nie ma dobrego sposobu na rozwiązanie tego kryzysu. Mamy rywalizację Chin i Stanów Zjednoczonych. Mamy szereg innych problemów społecznych wynikających z sytuacji gospodarczej, więc jakby zima się zaczyna dopiero. Użycie broni jądrowej przez Rosję teraz byłoby zmarnowaniem potencjału, który niosą następne kilkanaście miesięcy, No rozumiem, które że mogą wniosek jest spowodować taki, chaos żeby nie handlowy. lekceważyć tych gróźb, natomiast też nie ulegać panice. Natomiast Ale to. to, co wydaje mi się ważne i to, co wydaje mi się niedoceniane w Polsce, to, że Amerykanie muszą myśleć o potencjale eskalacyjnym tej wojny i muszą myśleć o tym, jak doprowadzić do jej końca. Nie mogą sobie pozwolić na zignorowanie tych gróźb po prostu, czy na założenie, że one nie są wiarygodne. Ta wojna nie ma dobrego zakończenia na razie. Nie widać sposobu na zakończenie tej wojny w taki gładki sposób. Różnice pomiędzy tymi dwoma Wróćmy. państwami, które są zaangażowane, są nie do rozwiązania i Amerykanie w pewnym momencie będą musieli zacząć myśleć, jak doprowadzić do terminacji tego konfliktu. I niekoniecznie W może takim to być razie najbardziej pozytywne dla nas rozwiązanie, na obawiam. ostatnie 5 minut jednak wróćmy do tej polskiej perspektywy, bo rozumiem, że nie jesteśmy w stanie tutaj oczywiście powiedzieć, jakby zareagowała polska polityka i kto by wtedy miał jej ster w rękach, gdyby doszło do użycia przez Rosjan jakiegoś takiego rozstrzygającego broni jądrowej na terenie Ukrainy. Natomiast czy teraz, w tym momencie tych gróźb po prostu, eskalowania gróźb ze strony Putina, taki kraj jak Polska, czyli kraj NATO, no ale kraj graniczny i równocześnie kraj kluczowy dla utrzymywania Ukrainy przy życiu, powinien się bezpośrednio obawiać, czy nie? Bo pojawiają się takie z jednej strony głosy panikarskie, z drugiej strony głosy jesteśmy w NATO, przecież oni na teren NATO nie uderzą. Ma pan 5 minut. Wie pan, cały urok sytuacji z potencjalnym takim ograniczonym użyciem broni jądrowej przez Rosję jest potencjał eskalacyjny do niekontrolowanej eskalacji. To jest to i na tym polega też esencja gróźb rosyjskich, szczególnie w paradygmacie deeskalacji jądrowej, tak? Że to nie chodzi o jednokrotne użycie, tylko chodzi o manipulowanie ryzykiem niekontrolowanej eskalacji. Herman Kahn. To był człowiek pracujący w randzie, potem założył własny think tank. Dość legendarna postać. Starał się dość otwarcie mówić o ryzyku wybuchu wojny jądrowej, o tym, jak ją wygrać. Nie starał się ograniczyć swojego myślenia na jej temat do tego, że wszyscy by przegrali i byłby koniec świata. Nie słyszę pana, panie redaktorze. Jestem.
Jestem, jestem. Tylko starał się, no tak, myśleć, co byłoby dalej, jak wygrać tą wojnę, nawet jeżeli byłaby katastrofalna, jak mniej przegrać. I ludzie się oburzali na niego, że to nie można o takich rzeczach mówić, że nawet nie ma sensu rozważać tego tematu, bo to katastrofa i tyle, i normalizowanie tematu nic nie pomoże. No i on zauważył, że to nie jest racjonalne podejście i że nie może być tak, że każdą dyskusję na temat broni jądrowej zaczyna od słów nie daj Boże, tak? I potem, żeby jakby tak, jak modlitewkę szybką, żeby to było akceptowalne. To pana tutaj. Mówi pan o Polsce. Staram się coś mądrego. Wydaje mi się, że byłoby to skokowe, jeżeli Rosjanie zrobiliby to celowo, to skokowo zwiększałoby to ryzyko eskalacji do poziomu wymiany jądrowej pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, nawet jeżeli miałaby być przypadkowa, bo ja ostatecznie, bo ja prawdę powiedziawszy, ja nie wierzę w gwarancje nuklearne, niczyje. Tak samo jak De Gaulle nie wierzył. De Gaulle nigdy nie wierzył, że Ameryka będzie gotowa oddać Paryż za Nowy Jork. I ja też nie wierzę. Chodzi o komplikacje kalkulacji przeciwnika, i o to, że nie zawsze wszystko jest ściśle kontrolowane i mogą się wydarzyć nieprzewidziane sytuacje, tak? Czyli błędy poznawcze, błędy w komunikacji i tak dalej. I to o to chodzi, myślę, głównie w gwarancjach bezpieczeństwa. Przywołując De Gaulle'a i wcześniej jeszcze jednego z amerykańskich autorów, myślę, Herman że Kahn. trochę pan tutaj nam przygotował temat następnej rozmowy, bo trochę cofniemy się do historii. Ja chciałem powiedzieć, że na portalu Strategy and Future jest tekst mojego dzisiejszego rozmówcy Apocalypse Not Now, czyli rosyjskie groźby nuklearne, dwie części w dostępie otwartym, więc bardzo serdecznie Panie redaktorze, pan jest polecam. jednak fachowiec, bo ja nawet nie pomyślałem, a oczywiście powinienem był zareklamować swój tekst, więc dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. Więc tekst rekomenduję, natomiast myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni będzie też tekst jest dwuczęściowy, a nasza rozmowa też będzie miała drugą część, bo żeby trochę to obecne zagrożenie też rozpoznać i umiejscowić w czasie, wrócimy sobie do historii. Bardzo serdecznie dziękuję. Antoni Opaliński, rozmawiałem z Albertem Świdzińskim. Dziękuję. Dziękuję.